Jedna żywa ta koszt dla nas, bo my psuje pokrykami szoguty miłosernie. No i jest pytanie. Jak buty miłosernie? Jak wprowadzę tę osobliwą rysu Bożą, a koszty w nasze środowe życia? Ewangelia, jak my zgodnie poczuły, fragment Świętego Mateja, Win tu pomachaje nam, jak chce zrobić. Baczymy, jak do Jezusa przychodzi ludyna. To jest sotnik. I ma konkretne prochanie. To jest osoba modlitwa, prochania. To jest modlitwa, jaka pokazuje to, że jest ważne dla ludyny. I warto taką modlitwę pamiętać w swoim użytku, bo go ja proszę, to ja naprawdę proszę pro to, że jest dla nas ważne. My tu wszyscy zaraz zebrani i prosimy pro mir, pro sprawiedliwość, pro zakończenia winy, bo znajdą, że to jest ważne i potrzebne. To modlitwa prochania pokazuje to, co dla ludyny ważne. Dlaczego tej sotnik dla nas jest przykładem miłosernej ludyny? Wi prosy nie tylko dla siebie, ale prosy za kogoś innego. Więc znaje, że bliska ją ludyna, strażdaje i potrzebuje jej do pomocy. I to jest osobliwa rysa miłosernia, żeby popatrzeć dookoła siebie, tych, kto potrzebuje do pomocy naszej pielgrzymki. Z chwili, jaką żywemy, to ktoś tak wskazał, jest pochorzy na załóg wersji natychania, halejskiej. Tam korzeń był zajęty perkusją soboju. Nikt nie popatrzył ludzi, jaki były ważki potrzeby. Krym mali. Tylko ona popatrzyła. Tych młodych, jaki no, było coś takie dywne tam, znajomo, zabrakło wyna. I tylko ona to popatrzyła, Maria. Chrześcijaństwo w tym świecie, w jakim żyjemy, to my sami mamy od nas dodatki Marii, jaka mówiła popatrzeć dodatkowo sobie bliższego w potrzebie. Bliższy to jest ludyna, jaka jest bliska do nas. To nie trzeba szukać daleko tych ludzi. Czy ktoś w domu, na roboty, czy na znajomy, jaki jest w potrzebie. I że czasem jest tak, że no, ktoś nie patrzy z tego, bo jest zajęty tylko sobą. Miłosierdzia to jest rysa, jaka dopomachaje popatrzeć dookoła siebie, jak raz bliższą, jakiej jest potrzeby, jakiej potrzebuje naszej pielgrzymki do pomocy. Dlatego warto wykryte oczy i popatrzeć w swojemu otoczeniu takie ludzi. A kto lubi, to nie potrzebuje bardzo słów, żeby popatrzeć. Sam patrzy, może jest do pomocy. Nie potrzebuje zaobczenia, patrzy taką potrzebę. No i kiedy popatrzę na takich ludzi, jaki jest potrzebny, to cel będzie pierwszy, jaki krok miłosierdzia, to nie trzeba nam robić tego samo. I tu znów przykład daje nam Maria. Możemy tak jak ona poprosić Jezusa o dopomogę. Jezus się ochoczy. Prawda jest taka, że win dopomachaje. Win robi cuda, ale to wskaje ludzi, żeby one jakby zanesły tych, jakich jest potrzebny, do niego. Jezus chce, żeby my przychodzili i prosili jego. To jest od tego Bogu wielka pokora. To jest znak pokory naszej, że ja nie chcę sam zrobić wszystko, ale szukaj do pomocy. I co do pomocy oferuje nam sam Jezus, zaproszuje nas do tego, żeby my do niego przychodzili, tak jak Maria, ale z początku trzeba popatrzeć. To jest pytanie, czy ja patrzę takich ludzi, czy ja patrzę bliźniego, jaki jest potrzebny, czy ja może tylko mają proste i swoje życia. Ważne jest nawiązanie za pomocą, jakiego Jezus wczynił czudesa.
si ochotni, tým znaľadom je Jeho slovo. To je vašima informácia i na nás. Jak bačemo, slovo mají do ruchu nic, osobito Bože slovo, my je s tým prekonáni, že Boh môže svojim slovom to pomôcti nám, ale to je uvaha i na nás. Tak samo moje slovo, naše slovo mají do ruchu nic. Dobre slovo, pozitívne, ono to pomáhaje, vypnosti na dusi. To daje kryl, to daje syl, taký ľudí. To majú ešte konec nás na jedce si svojho życia. Časom bolo nám na sprawie duże, duże kochano. I ktoś prišiel i skazal dobre slovo i ono to dalo syl, to dalo życia. I nám pak pochane slovo, złe, bo ono vyberaje do życia, bo ono wbywaje ľudí. Тобто, то, як ми говоримо, має особливе значення і велике значення. І це теж може бути проявлено серця. Добре словом допомагає іншим. Це є милосердя. Ще одна справа пов'язана зі словом, як був нам відказує сьогодні Євангелія. Цей сотник прийшов до Ісуса, бо перед тим він про нього почув. Тобто хтось йому про це сказав, що є хтось такий, який може тобі допомогти. Є така людина, яка може зробити велике чудо. То як ми говоримо про Бога, про церкву, про навчання церкви, має так само значення. Наше слово, наше свідоцтво може комусь допомогти дорозі до Бога, до навернення, або можуть помішати, тобто ми є відповідальні. Що говоримо, як говоримо, до кого говоримо, важлива, важлива роль слова. Багато залежить від того, що говоримо, бо наше слово може допомогти іншим дорозі до Бога. І це не є реклама, як ми робимо, але це є звичайний прояв вдячності за це, що ми від Бога отримали. Сьогодні багато говоримо про свідоцтво життя. Тобто воно є потрібне. І це є добра річ. Це дуже важлива річ, свідоцтво. Але одночасно, на жаль, як ми забуваємо про слово і про говорення слова. Тобто є діяльність, є свідоцтво, але мало є слів. А тим часом треба ті два аспекти християнства, тобто діяльність і слово об'єднати. Коли за словами йде конкретний приклад, і коли приклад мого життя є підтверджений словами. Сотник, коли зустрів Ісуса, то сказав до нього: «Господи, скажи тільки слово, а слуха мій буде здоровий». Одне слово. Одне слово Ісуса, він повірив, що може принести здоров'я і сил і міць людині, яка є в потребі. Колись ми розважали цей храмір або інший, це був великий піст, це був піст святого Йоанна, то, що там є те чудо. Ми це розважали з монашками, була наша зустріч. Я пам'ятаю, що я попросив, ну, тут навіть багато, як не можливо, але я попросив, щоб сестри сказали, або подумали про слово, яке колись їх, ну, як то, ну, слово Боже. Бо це я говорю, Господи скаже одне слово, хоча б слово, а слуха мій буде здоровий. Тобто подумаємо світле тих слів, а яке слово Ісуса вплинуло на моє життя. Маю, що є багато таких слів. Багато разу ми на Євхаристі, самі чаємо Боже Слово. Маю, що є в житті кожного з нас. Якраз сьогодні є така нагода, щоб про це подумати. Слово, яке давало силу, яке давало здоров'я, яке давало міць. Варто подумати собі про то Слово, бо Боже Слово – це є прояв Його серця. Він приходить до нас, Він бачить
potrzebny, wychodzi na zustrzyć, to pomachaje nam swoim słowem i zaoczuje tym samym, żeby my w taki sam sposób czynili. Maria pisła czudawkami, stawała do słów. Robię usłyszę, co skaże Jezus. Chcemy być posłów do Jego słowa. Cichodni Ewangelia zaopoczuje nas do tego, żeby my patrzyli do chyba sobie ludzi ich potrzeby, żeby my im to pomachały, żeby my były wdzięczni za dobre, jakie Bóg nam daje. Tak jak teścia świętego Petra, jaka otrzymała zdrowie, jak i wstała i służyła Jemu i uczniom. Chce jej być pomoc na to, co Bóg nam zrobił. Maria skazała zrobić wse, co Jezus skazał Wam. Wahatu nas Jehodni każe Jezus. Warto wziąć sobie do serca chociażby o ten fragment i tym fragment dążyć. Prowadzić ze życia. Dozwolmy, żeby Boże Słowo projawiało miłosierdzia, formowało nasze życia, codziennie, a przez nas wpływało na innych, na nasze otoczenia, na tych wszystkich, kogo Bóg stawia na drodze naszego życia i dopomagało nam być dobrymi i miłosiernymi do naszych bliższych. Amen.